Pozwólcie, że na początku przedstawię trenerów wykładowców. Jest to pan Andrzej Kierlewicz z Polonii Warszawskiej. Trener z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą. Był również trenerem w szkoleniu centralnym, prowadził reprezentację Polski juniorów. Obok znany nam Piotr Biel, trener przygotowania ogólnego, który w tym sezonie rozpocznie pracę również z drużyną Ekstraklasy w Dąbrowie, tak? Górniczej. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, a przepraszam, jeszcze jeden wykładowca, który odrobinę się spóźni, Piotr Piecuch, z racji też współpracy z kadrami będzie miał po południu zajęcia z nami. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, nie będzie tej części poświęconej ewentualnym zmianom w interpretacji przepisów, albowiem tak się złożyło, że sędziowie są na swoim szkoleniach. Ci, którzy ewentualnie mogliby nam pomóc, porozjeżdżali się na turnieje i niestety nie udało się zaprosić żadnego z sędziów. W przerwie obiadowej, jeśli Państwo macie jakieś delegacje do podbicia, takie rzeczy, to proszę się do mnie zgłosić. I zapraszam pana Andrzeja do rozpoczęcia naszych zajęć. Raz. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem niezmiernie wdzięczny za zaproszenie przez Okręgowy Związek Małopolski na konferencję Państwa. Cieszę się, że będę mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami w prowadzeniu grup młodzieżowych. Chciałbym Państwu zaprezentować kilkanaście ćwiczeń, które ja wykorzystuję w swojej pracy z grupami młodzieżowymi, ale i nie tylko, bo też z seniorami. Także będzie to jakby będą to ćwiczenia, które od najprostszej formy zaczynając, które Państwo na pewno znają, a kończywszy w drugiej części wykładu, czy w drugim wykładzie po przerwie, na zestawach drillowych, rzutowych, w trójkach i w czwórkach. Na początku chciałbym pokazać kilkanaście ćwiczeń, które pomogą młodym zawodnikom doskonalić technikę rzutową w różnych formach i w różnych ustawieniach boiskowych. Poczynając od najprostszych form, przez zatrzymanie na jedno, na dwa tempa, skończywszy na troszeczkę trudniejszych elementów. Zapraszam panów. Zespół Wojtku z Grany i Lubiany. Cześć panu. Witam. Dobrze. Fajnie, że każdy ma piłeczkę. Proszę stanąć na osi boiska. W stronę tego kosza chyba będzie najlepiej, tak? Bo tam mamy kamerę. Super. W stronę tego kosza poproszę pierwszego bez piłki. Mamy pierwszego zawodnika, czy powiedzmy ćwiczącego, który jest bez piłki. Bardzo prosty element. Wybiegnięcie na 4-5. Tak? Zatrzymanie na jedno tempo. I proszę ruszyć tak, jak potrafisz na razie, po dwóch kozłach, zatrzymać się w polu 3 sekund, tak? I zatrzymać się na jedno tempo i oddać prosty rzut z wyskoku. Ok? Po podaniu następny ćwiczący przebiega na drugie 45, tak? I sobie jedziemy. 45, 45. Bardzo prosta forma na początek.
po dwóch kozłach, po zatrzymaniu na jednym tempo i jedno tempo zatrzymanie pod koszem. Proszę bardzo. Jedno tempo zatrzymanie. Dobrze. Zatrzymajmy to, bo tu nie będziemy, ja myślę, że Państwo nie są to rzeczy jakieś trudne i nowe, nie będziemy chłopców męczyć, natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak Państwo widzieli, ci chłopcy się bardzo różnie zatrzymywali. W początkowej fazie szkolenia bardzo ważne, żeby to zatrzymanie, szczególnie na pierwsze tempo, jakby piętnować, tak? Akurat w tym ćwiczeniu jest zadanie, żeby chłopiec się zatrzymał na jedno tempo. I niestety trzeba stać przy nim i cały czas mu powtarzać. Jeżeli jest takie zadanie, że ma się zatrzymać na jedno tempo, to tego bardzo mocno pilnujemy. Chciałbym, żebyście się skoncentrowali dobrze teraz i wykonali tylko i wyłącznie zatrzymanie na jedno tempo, natomiast po dwóch kozłach też na jedno tempo wykonacie rzut. Dobrze? Proszę się na tym elemencie skoncentrować. Jedziemy. Hop. Już było dobre zatrzymanie. Tak. Stop. Stop, dziękuję. Zobaczcie, niech Państwo zauważą, że prosta rzecz, jeżeli się komunikujemy z zawodnikami, i prosty komunikat do zawodników, którzy akurat już są w miarę dobrze wyszkoleni technicznie, spowodował, że na 10 graczy 9 się zatrzymało na jedno tempo. I to jest fajne. Natomiast dołóżmy do tego w tej chwili zatrzymanie na 2 tempa, tak? 2 koziołki w pole 3 sekund i zatrzymanie na 2 tempa w polu 3 sekund. Proszę. Dobrze, dziękuję. Jak widzicie Państwo, oczywiście znowu mamy różnorodne zatrzymanie na 2 tempa. Ja będę chciał Państwu tylko jakby zalążek ćwiczeń pokazać, natomiast nie skupiamy się kompletnie na technice tego, jak oni to wykonują. Trener Piecuk, który dotarł przed chwilą, myślę, że na kolejnym wykładzie, on omówi wszystkie aspekty zatrzymań i pokaże metodologię nauczania, tak? My się w tej chwili nie skupiamy kompletnie na technice i to Państwo muszą zrozumieć, żebyśmy nie tracili czasu. Dobrze. Mieliśmy zatrzymanie na jedno tempo, mieliśmy zatrzymanie na 2 tempa. Skończmy zatrzymaniem tutaj na 2 tempa i skończmy rzutem po dwóch kozłach do wbicia spod kosza. OK? Proszę. Zatrzymanie na 2 tempa. Sorry. Proszę Państwa, oczywiście tych konfiguracji rzutowych na tym ustawieniu może być bardzo dużo i mnóstwo. Także od inwencji twórczej Państwa zależy tylko, jakim zatrzymaniem możemy skończyć i jakim rzutem możemy skończyć. Czy to będą rzuty spod kosza, czy za pola 3 sekund, to jest tak naprawdę Państwa inwencja twórcza. Mieliśmy ćwiczenia do zatrzymania, do rzutu. Chciałbym, żebyśmy rozróżnili, przynajmniej ja rozróżniam w mojej pracy w tej chwili tylko i wyłącznie 2 sposoby ruszenia bez piłki, z piłką, wejście do kozłowania. Pierwszy, najbardziej popularny, czyli dostaję piłkę na jedno tempo,
proszę przenieść piłkę poniżej kolan, dobrze? I na dwóch kozłach zaatakować, zatrzymać się i oddać rzut z krótkiego półdystansu, dobrze? Zatrzymanie na jedno tempo. Ważny element dla mnie, żeby to był bardzo szybki ruch i żeby piłka była poniżej kolan przeniesiona do ataku. Mam. Następny ważny element. Po przeniesieniu piłki najczęściej zawodnicy, którzy są słabo wyszkoleni technicznie, mają problem z krokami. Dlatego mówimy, po przeniesieniu piłki proszę dać szybki kozioł równo z postawieniem nogi i to uchrania nas przed krokami. Fajnie, żeby ten kozioł był bardzo mocno do przodu i żeby on był napędzający akurat przy tym elemencie przełożenia piłki. Proszę bardzo, cała kolejka. Jak widzimy, chłopcy się różnie zatrzymują, ale tak jak mówimy, nie koncentrujemy się na tym, na technice, koncentrujemy się na pokazaniu ćwiczenia. Następny element, który wykorzystuje w swojej pracy w zależności od tego, jak jest ustawiony obrońca. Proszę się zatrzymać na jedno tempo. Dostajecie piłkę od gracza. Jedno tempo. Zrobić krótki ruch ręką nad garstkiem, przerzucając piłkę w ten sposób. Kozioł ląduje w ten sposób i dopiero dajemy dwa kozły i oddajemy rzut półdystansowy. Dobrze? Zatrzyma punktami się zatrzymujemy. Jest zatrzymanie na jedno tempo. Krótki kozioł, dwa kozły do zatrzymania. Chłopcy pojadą dwie kolejki, a ja Państwu opowiem dlaczego. Może wydawać się dla Państwa to dziwne, że ten kozioł nie jest bardzo ofensywny. Szczególnie Państwo powiedzą, że z pracą z małymi dziećmi, z kadetami, z juniorami ważne, żeby ten kozioł pierwszy był napędzający. Ja się z Państwem zgadzam. Natomiast w późniejszej fazie, w juniorach starszych mamy do czynienia z tym, że zawodnicy chcą jak najszybciej ruszyć do przodu w momencie, przykładowo, jeżeli obrońca jest lekko cofnięty. Ten kozioł pozwala nam, według mnie, zaznaczam, na troszeczkę bezpieczniejsze poruszanie się z piłką i uchrania nas to przy zawodnikach mniej doświadczonych i mniej wyszkolonych technicznie na uniknięcie kozła. Tak? Już Państwu pokazuję, dlaczego tak uważam. Pojedźmy jedną kolejkę, dobrze? Proszę. Jeżeli obrońcę mamy w tym układzie, kozioł długi tak naprawdę nam da to, że wzbijemy się z graczem. Jedźcie sobie spokojnie, jedźcie sobie w jedną, drugą stronę. Ten kozioł długi spowoduje, że ten obrońca nas zaskoczy i będziemy wbijali się w obrońcę. Tak? W ten sposób. Ten kozioł podpórkowy z ruchem ręki, z ruchem nadgarstka pomiędzy nogami, tak to możemy określić, powoduje, że bardzo szybko ocenimy odległość obrońcy i to, jak się obrońca będzie chciał zachować. To jest moje zdanie i tak gdzieś proponuję zawodnikom, szczególnie starszym, rozwiązanie tej sytuacji. Dobra, wystarczy panowie? Dzięki. Bardzo popularny ruch z obecnie przebiegnięcie po dwóch zasłonach, czy po jednej zasłonie, górami zasłony, bardzo daleko od kosza. Oczywiście najprostsza forma, dostaniemy piłkę, to samo przełożenie, atak do wbicia, dobrze? Jedną kolejkę. Startujemy w ten sposób. Dotykamy, przebiegamy na drugą stronę,
zatrzymanie, start, ok? Za każdym razem przebiegnijcie górą, tak jakbyście biegli w kierunku trybuny. Hop, górą, proszę, tak, a tak, do wbicia. Proszę zwrócić uwagę, jak biegają zawodnicy. Oni biegają bardzo różnie, jedni biegają przodem, drudzy ostatnie dwa kroki, tak jak teraz, nawet 3-4 biegną tyłem. Pan Palmowski zrobił wręcz obrót na, powiedzmy, na zasłonie. Ja w swojej pracy, bo to jest, jak Państwo pewnie wiecie, szczególnie ruch dla dwójek, które gdzieś się urywają, obcinają, tak? Ja proponuję swoim zawodnikom, żeby to było w ten sposób otwarcie. Jesteśmy przodem do kosza, przodem do drabinek i otwieramy się w ten sposób. Na dalszą rękę idzie podanie, na dalszą rękę. Robimy zamach, odstawiamy nogę, za kroczną robimy kozioł. I dajemy dwa kozły do wbicia. Tak? Powoli spróbuję pokazać, a wy myślę, że bez problemu to powtórzycie. Ręka dalsza, w ten sposób dostajemy piłkę, przenosimy piłkę, kozioł, stawiamy nogę, dwa kozły do wbicia. Proszę. Myślę, że hop, przenieś. Bardzo proszę uważać na kroki. Jak mówiłem, nie skupiamy się na technice. Tutaj jest potrzebne bardzo szerokie zatrzymanie na nogach. I obszerny ruch i w momencie stawiania nogi powinien być kozioł. Myślę, że dla zawodników typu U12, U14 będzie to bardzo ciężki ruch, natomiast od U15 w górę myślę, że to już jest do wykonania. Dobrze. Mamy sytuację otwarcia po pojedynczej, podwójnej zasłonie. Ten ruch, dlaczego jest do wykorzystania dla grup młodzieżowych przy U15 w górę? W momencie, kiedy nie dostaniemy piłki, mamy tak naprawdę kontrolę nad graczem, od którego mamy otrzymać piłkę i kontrolę tak de facto nad całym boiskiem. I dlatego ten ruch moim zdaniem jest fajny do wykorzystania. Powoduje on to, że w momencie, kiedy nie otrzymujemy piłki, możemy ściąć w pole 3 sekund i otrzymać podanie pod kosz. Też ostatnio, w ostatnich 2-3 latach, bardzo popularny ruch obiegnięcia na zasłonie. Jedną kolejeczkę, proszę. Hop, i ucieczka za plecy. Tak. Zmiana oczywiście tempa. Hop, i ucieka. Jak widzimy, różnorodne poruszanie się, natomiast przy zadaniach technicznych oczywiście musimy tu mieć, proszę Państwa, wyrobioną możliwość biegania przez zawodników, tak? Oni muszą już potrafić biegać, muszą potrafić podawać, muszą potrafić zmieniać tempo. Dlatego proszę gdzieś tam sobie to poukładać i tak jak mówię, te ćwiczenia mogą być fajne na gdzieś tam dla starszych chłopców, niekoniecznie dla grup bardzo, bardzo młodych. Spróbujemy stanąć za końcową linią, dobrze? Mamy pięciu. Pięciu z jednej strony, pięciu z drugiej strony. Też bardzo proste elementy. Akurat tu mamy miejsce, mało miejsca za końcową, ale spróbujcie się tak wzdłuż ustawić, wzdłuż ściany, dobrze? Prosty drill rzutowy, troszeczkę bardziej już agresywniejszy i szybszy. Okrążamy pachołek. W momencie, kiedy gracz jest na pachołku, idzie podanie, proste zatrzymanie na jedno tempo, prosty rzut spod kosza. Tak? Proszę. I na zmianę sobie jedziemy. I już za niego, za plecami
Jedziemy. Oczywiście kończymy. Prawa, lewa ręka. Proszę się zatrzymać na jedno tempo na razie. Hop. Tak. Ćwiczenie doskonalące oczywiście. Zatrzymanie na jedno tempo. Rzut ręką dalszą od kosza. Ja w tym ćwiczeniu zwracam akurat uwagę na dwie rzeczy. Na tym, żeby, zatrzymajcie, na tym, żeby się szybko złamać za pachołkiem i zrobić bardzo krótki, szybki naskok. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, żeby być jednak barkami przodem do tablicy i rzucić ręką dalszą akurat w tym przypadku. Dobrze? Zróbmy to samo, tylko zatrzymajmy się po przeskoku na dwa tempa. No. Hop. Jak widzimy, różnorodne zatrzymanie. Tutaj z kroczkami. Ważne. Stop. Stop. Ważne oczywiście, żeby piętnować te złe zachowania, a nagradzać dobre. Jeżeli jesteśmy na równi z pachołkiem, piła, palma, palma, piłka. Jest raz, dwa i to proszę zrobić. Dobrze? Nakręcajcie, zarzucając nogę. Hop, hop. W tym akurat ćwiczeniu przy zatrzymaniu na dwa tempa wymuszamy rotację bioder i to, żeby dokręcać do obręczy. Ostatni raz. Proszę dokręcać do obręczy. Dobrze? Żeby was nie wyrzucało na zewnątrz. Byłoby fajnie, jakbyście się przez piętę zatrzymywali. Dobra, dziękuję. Dla mnie, proszę Państwa, wszystkie te ćwiczenia, oczywiście fajnie, jak stoimy i każdego z zawodników poprawiamy, mówimy, co jest niedokładnie, co mają zrobić. Natomiast dla zawodników informacja, myślę, że też jest ważna, że takie ćwiczenia mogą wykonywać samemu gdzieś tam po treningu, przed treningiem, w wolnym czasie. Do tego trener nie jest potrzebny, wystarczy, że oddadzą tam 20 sobie celnych rzutów. Następny fragment, troszeczkę dalej odsuwamy pachołek. To samo po jednym koziołku, dobrze? W momencie, kiedy jesteśmy na pachołku, dajcie już podanie. Okay? Zatrzymanie na jedno tempo, z czerwonej linii. Proszę. Troszeczkę wcześniej dajcie podanie. No dobrze, nie męczymy się, wystarczy. Myślę, że to jest bardzo prosta rzecz. Tych układów rzutowych może tu być nieskończenie wiele, tak? To też zależy od inwencji twórczej Państwa, ile tych technik rzutowych będzie. Chciałbym tylko pokazać układ ćwiczenia. Przesuwamy dalej pachołek. Proszę wybiec na oś boiska. Dostajemy piłkę. Hop, przenosimy piłkę, tak jak przed chwilą, do minięcia, dwa kozły do wbicia. Zatrzymanie na jedno tempo, przenieś piłkę, zaatakuj. Proszę. Już możemy szybciej. Po podaniu od razu startujcie, żeby tempo było. Oczywiście zwracamy uwagę na dokładność podania. Fajnie, żeby to podanie było oczywiście na zewnątrz lekko tyczki. Dobrze? Mieliśmy przełożenie, tak? Troszeczkę tyczkę odsuwamy dalej, żeby to był znak dla zawodników, że mają obrońcę daleko. Proszę zatrzymać się na jedno tempo, liznąć piłkę tylko tak, żeby spadła za prawą nogą. Dwa kozły do wbicia. Szybciej podanie. Już pasuje. Proszę Państwa, oczywiście tu jest wiele elementów techniczny, które zawodnicy muszą wykonać. Oczywiście im zawodnik starszy, tym więcej elementów można łączyć. Im ta grupa wiekowa jest młodsza, te techniczne elementy moim zdaniem muszą być rozdzielone.
Dobrze, wystarczy? Tu mamy sytuację, tak jak pewnie w wielu szkołach i w wielu salach szkolnych, że mamy bardzo mało miejsca dla zawodników zakońcowej. Super by było, żeby oczywiście w momencie, kiedy mamy bardzo dużo miejsca, żeby zawodnicy podawali piłkę zakońcowej, tak, żeby te podania były mocne, wręcz lekko się przesunęli na zewnątrz i wtedy jakby to ćwiczenie ma znamiona połączonego ćwiczenia, czyli wyrzut piłki zakońcowej do gracza, który gdzieś tam wychodzi po zasłonach, start zakońcowej, tak jakbyśmy wybiegali po rozwiązaniach z autu zakońcowej, także tutaj sobie można wszystko to poukładać. Mamy salę tak, że nam się kończy linia końcowa, jest praktycznie na ścianie i nie ma możliwości, żeby tam chłopcy weszli sobie do pomieszczenia z tyłu. Dlatego możemy w podobnej wersji to ćwiczenie uskuteczniać. 45, proszę. 45, ta piątka. Troszeczkę z innego ustawienia. Do kształtowania podobnych cech technicznych. Obiegam pachołek, cały czas wszyscy kozłują, podanie idzie w głąb pola 3 sekund, proszę się dokręcić i zatrzymać na jedno tempo spod kosza, dobrze? Po podaniu oczywiście na drugą stronę. No jedziemy. Hop, zamyka. Zwracamy uwagę, żeby podanie było ręką dalszą, w głąb pola 3 sekund. Może być podanie proste, może być podanie kozłe. Unikamy podań w tym przypadku sprzed klatki piersiowej. Tak jak tu mamy zatrzymanie na jedno tempo, możemy oczywiście zatrzymać się, proszę Państwa, na jedno tempo, zrobić zwrot do kosza, zatrzymać się. Zróbmy jedną kolejkę, że wychodzisz, troszeczkę wcześniej damy podanie na granicy górnego łokcia, damy kozioł na zewnątrz i piwot do środka. Dobrze? Zrobimy? Dawaj, spokojnie. Podanie na górny łokieć, kozioł na zewnątrz, piwot do środka. I jedziemy sobie kolejeczkę. Oczywiście wcześniej przerobiliśmy zatrzymanie na jedno tempo, na dwa tempa. Przerobiliśmy podania jednorącz, przerobiliśmy zbiegnięcia, obiegnięcia. Dobrze. To samo, kozioł na zewnątrz, kozioł pod nogą, mocno do obręczy, przelatujesz oś boiska i rzut o tablicę. Możemy to oczywiście kończyć różnorodnymi formami rzutu. Możemy kończyć to po zatrzymaniu, po dwutakcie, tak jak Państwu jest wygodnie i tak jak który element chcecie kształtować. Dobra, wystarczy, żeby nie męczyć chłopców. Troszeczkę dalej przesuwamy znacznik, wybiegnięcie na górę. To, co mieliśmy w układzie zakońcowej, idzie podanie z 4-5. Znowu mamy przełożenie piłki. Zatrzymajmy się po jednym koźle. Oddajmy krótki rzut z wyskoku. Po niecelnym zbieramy piłkę, dobijamy. Przełożenie poniżej kolana. Ja bardzo, proszę Państwa, zwracam na to uwagę, żeby ten ruch był bardzo szybki, agresywny, w szczególności, kiedy obrońca jest bardzo blisko nas i chcemy go w pierwszym kroku minąć. Dobrze, to samo pojedźmy. Jeden kozioł na zewnątrz, znowu spin move do środka, dobrze? Obrót pivotem do środka. Nie, poczekajcie. Znowu mamy przełożenie piłki, kozioł na zewnątrz, obrót do osi boiska.
Jak widzicie Państwo, akurat nie zwracamy uwagi na technikę tego wykonania ćwiczenia, tak? Także tutaj wiele jest niuansów do poprawienia, do omawiania. Stop, stop. Dzięki. W momencie, kiedy stosuję tego rodzaju ćwiczenia, daję polecenie czy zadanie zawodnikom, że w tym momencie przez dwie kolejki, trzy, kończymy tylko i wyłącznie takim i takim rzutem. Czyli po zbiegnięciu kończymy rzutem po wbiciu. Po zbiegnięciu kończymy tylko i wyłącznie rzutem po koźle. Zatrzymanie tylko i wyłącznie na dwa tempa, tak? Daje to zawodnikom, troszeczkę zabiera to pole manewru i troszeczkę zabieramy im jakby radość z tego i bawienie się piłką, natomiast w kształtowaniu elementów technicznych ilość powtórzeń i jakby piętnowanie zachowań złych i nagradzanie zachowań dobrych musi być cały czas realizowane. Moim zdaniem, jeżeli byśmy dali w tych wszystkich ćwiczeniach drillowych dużą swobodę ruchu, to dużo ciężej wyłapać jest błędy techniczne, tak, zawodników, bo tak naprawdę nie wiemy, co od zawodników wymagamy. Czy zatrzymania na jedno tempo, czy na dwa. Oni mają bardzo, bardzo dużą swobodę rzutów. Dobrze. Przejdziemy do takich drillików dwójkowych za chwilkę. Jedno ćwiczenie pomocnicze. Proszę zostawić jedną piłkę, pozostałe piłki odłożyć do wózka. Przyznam się Państwu, że to ćwiczenie gdzieś tam używałem bardzo często. 45-45, dobrze? Przodem do tablicy. To ćwiczenie bardzo często używałem dla potrzeb umiejętności czytania dwójkowych zachowań i egzekwowania dobrego podania. Czasami zdarza się tak, że na treningu, co mnie spotkało na treningu ostatnio zespołu seniorskiego, że niestety miałem jedną piłkę. Wróciłem gdzieś do ćwiczenia bardzo młodzieżowego i bardzo takiego kształtującego zachowania współpracy dwójkowej w seniorach. Powiem Państwu, że oni mieli taką zabawę na tym ćwiczeniu, że pierwszy raz widziałem, żeby seniorzy się z czegoś na treningu uśmiechali, tak? Zobaczymy, czy nam się to uda. Biała z czerwoną, dobrze? Biała z czerwoną. Zasady myślę, że dla zawodników i dla Państwa bardzo dobrze znane i tego na razie nie będziemy zmieniać. Jeżeli jest penetracja po podaniu, dajemy pierwsze podanie. Jeżeli jest penetracja do końcowej, palma zamykasz 0, dobrze? Idzie podanie. Ograniczamy się tylko i wyłącznie do dwóch kozłów, dobrze? Idziesz normalnie za podaniem, zmieniasz oczywiście stronę. Mamy penetrację po końcowej. Co mamy? 17. Podałeś piłę? Zasuwasz. Co mamy? Penetracja po końcowej? Zamykamy 0. OK? Zamknij 0. Podanie. Na jego miejsce. Oczywiście nie ma problemu, kiedy za każdym razem jest penetracja po końcowej. Natomiast problem się rodzi, kiedy jest penetracja do środka. Ja mówię zawodnikom, szczególnie nie seniorom, ale w kategorii kadeta, juniora, że oni mają sobie szukać linii podania. Ja wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi i dla wielu trenerów jakby pozycje na boisku, czyli 0, 45, top, 45, dwa górne łokcie, dwa dolne łokcie, 0 są świętością i jakby nie ma pół pozycji, natomiast w szkoleniu młodzieży pewnie tak. Natomiast w późniejszym etapie myślę, że od juniora można już zawodnikowi powiedzieć, żeby on szukał jednak tej linii podania i niekoniecznie musi to być akurat 45. Oczywiście przy penetracji do środka nie powiemy, żeby on schodził do zera, tak? Bo tam albo będzie zero zajęte, albo nie będziemy mieli
takiego układu w swojej taktyce, czy nie będziemy tak to tego czytali. Także linia podania, jeżeli jest penetracja do środka, zamknięte zero, jeżeli jest penetracja do końcowej. I bawimy się tak na jednej piłeczce, ok? Wybierasz sobie penetrację. Wybierz penetrację. Zostań, dostajesz piłkę. Zatrzymanie na jedno tempo. Penetracja twoja dowolna. Jeżeli do środka zostajesz, jeżeli penetracja po końcowej, zamknij zero. Proszę. I tak sobie możemy się bawić, proszę Państwa. Tak, zawodnik musi czytać, co ma zrobić. Reaguje oczywiście na penetrację, szuka linii podania, ręce przygotowane. Możemy włączyć oczywiście różnorodność podań, jednorącz, kozłem, z przedklatki podań unikamy, możemy podawać znak głowy, natomiast ważne, żeby to podanie było tak jak nie teraz z wyskoku, tylko jednak z podłoża. Stop. Dobrze. Tutaj mieliśmy bardzo prostą penetrację, natomiast jeżeli dołożymy do tego zatrzymanie na jedno tempo i wymusimy od nich po otrzymaniu piłki, zatrzymanie na jedno tempo i któryś z elementów, który sobie wybraliśmy, czyli na przykład przełożenie to piłki poniżej kola i atak, to wszyscy zawodnicy powinni robić to samo i zobaczymy, czy to nam wyjdzie przez jedną kolejkę. Dobrze? Proszę. Zatrzymanie na jedno tempo, penetracja. Troszeczkę możecie dalej być ustawieni, żeby to zatrzymanie było widoczne na jedno tempo. Nie będzie z tym problemu, jeżeli będzie zbiegnięcie, natomiast będzie problem, jeżeli będziecie tak nisko. Dobra, wystarczy. Tutaj oczywiście możemy oprócz tego przełożenia dołożyć sobie ten element, który wcześniej ćwiczyliśmy, czyli zatrzymanie na jedno tempo, ja to mówię liźnięcie piłki, hop i atak na jednym koziołku i podanie. Proszę. Dobrze, wystarczy. Proszę Państwa, to weźcie piłki wszyscy, jeden bez piłki. To ćwiczenie pozwala nam na przygotowanie zawodników. Oczywiście po wcześniejszym zaznajomieniu ich, co od nich wymagamy, czyli w momencie, kiedy mamy penetrację do końcowej, zawodnik musi wiedzieć, że chcemy, żeby zamknął akurat dla nas zero, że w momencie, kiedy jest penetracja do środka, chcemy, żeby w momencie, kiedy jest zero zajęte, został w miejscu albo zaczął wbiegać w pole 3 sekund. Dobrze? Troszeczkę trudniejszy drill rzutowy. Jesteśmy akurat tak, że jesteśmy w dwójeczkach. Chyba będzie dla Was łatwiej, żebyśmy się trzymali w dwójkach, dobrze? 6, 2, 4, 1 na tamtą stronę. Na początku będzie łatwiej, jeżeli zawodnicy będą w dwójkach i w dwójkach tylko będą zmieniali strony. Mamy początek ten sam. Zaczynamy od podania troszeczkę bliżej. Zatrzymanie na jedno tempo. Ja powiem tylko teraz tak, że penetracja jest tylko i wyłącznie do końcowej, dobrze? Zamykamy zero, z zera po odrzuceniu dla strzelca oddajemy rzut do kosza, natomiast po odrzuceniu piłki zawodnik, który podawał, natychmiast zmienia ustawienie, za chwilę postawimy pachołek, przebiega przez pachołek, dostaje piłkę z tego rzędu, zatrzymanie, rzut. Dobrze? Spróbujemy. Ty dasz piłkę do wybiegającego, ok? Proszę. No właśnie. Dobrze. Pociągniemy sobie, a ja kilka słów powiem. Proszę. Hop. Mamy różnego typu oczywiście zatrzymania. Najfajniej by było... Zróbmy tak, że z tego rzędu, żebyście złapali, podajecie piłkę do gracza, który wybiega.
czyli mamy pas, kozioł, kozioł, penetracja, rzut do kosza, po penetracji wybiegam na górę, dostaję piłkę z tego rzędu, zatrzymanie, jedno, dwa tempa, rzut do kosza. Ok? Proszę. Zamknij zero, do rzutu, wybiegnięcie. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Chcemy, żeby ten, który... Dlatego, proszę Państwa, ważne jest, żeby jak najbardziej upraszczać sobie rzecz. Dlatego myślę, że w to w dwójkach będzie do wykonania. Ważne, żeby ten gracz podał piłkę i osią boiska pobiegł w ten sposób, żeby tak jakby dostawał blok od wysokiego gracza, czy od jakiegokolwiek gracza do zatrzymania z tego rzędu, dobrze? Zapamiętamy, że mam tak wybiec za pachołek, żeby dostać piłkę z tego rzędu, ok? Spokojnie, dobra. Oczywiście wprowadzamy, że po rzucie dystansowym każdy idzie na deskę, jeżeli rzut jest niecelny, próbujemy, żeby piłka nie spadła na ziemię, dobijamy piłkę, czy to po koźle, czy od razu spod koszy. Tu. Dobra. Dobra, wystarczy? Oczywiście, daj piłkę z powrotem. Oczywiście tych konfiguracji i znowu ustawień możecie Państwo sobie stworzyć jak najwięcej. Zróbmy tak, że nie oddajemy rzutu, tylko zbiegasz pole 3 sekund, piłka idzie na low post do gracza niezależnie jakiego. Zamachowe podanie, grasz tyłem do kosza sobie, jeden kozioł, hop. I jedziemy w kółeczko to samo. Nie ma wybiegnięcia na górę. Jest wybiegnięcie na górę, zmiana tempa, zejście w dół, poczekaj, żeby mu piłkę podać na low post. Tak. I tyłem, czy to dla zawodnika małego, czy dla zawodnika wysokiego, gra po jednym koźle tyłem do obręczy. Dobra, wystarczy. To oczywiście, panowie, spróbujmy zrobić tak, że oczywiście to zbiegnięcie jest w tempo, tak, żeby zatrzymać się na jedno tempo, że te rzuty po zatrzymaniu niech będą dokładne i na to zwracamy uwagę. Oczywiście we wszystkich ćwiczeniach i we wszystkich drillach rzutowych ważne, żeby to się zazębiało na dwie strony, tak? W momencie, kiedy mamy akurat taką grupę 10, nie ma z tym problemu, bo wyznaczamy dwójki i oni sobie we dwójkach po prostu zmieniają miejsce, po jakimś czasie zmienimy stronę. Oczywiście od tego, co chcemy wyegzekwować od zawodnika i do czego nam ten drill jest potrzebny, takich ćwiczeń używam. Ja ze swoimi zawodnikami bardzo dużo gram zasłon, które są od góry do dołu, czyli zawodnik musi czytać, czy zakręcić, czy wybiec na górę. Spróbujmy na razie dać taki, to samo, idzie podanie, zamknij zero, oddaj rzut, natomiast zawodnik dostaje blok, po podaniu zakręcasz, dostajesz piłkę w polu 3 sekund od tego rzędu. Dobrze? Proszę. Hop, mamy strzelca, który musi wyjść po zasłonie. Akurat obrońca jest bardzo blisko. Wysoki nie zdążył udzielić pomocy w pole 3 sekund. Zawodnik, który strzela na pozycji 2-3, który będzie wychodził po zasłonie,
pojedynczej albo w zasłonach podwójnych wybrał drogę, że pójdzie w pole 3 sekund, obetnie się na zasłonie. Dobrze? Dobrze, wystarczy, nie męczymy się panem. To samo. Mamy zasłonę na górnym łokciu, teoretycznie pewnie od zawodnika z pozycji 4-5. Proszę wyjść, zatrzymać się na osobistym i skończyć rzutem z wyskoku. Tak? Oczywiście fajnie by było, jakbyśmy powiedzieli, na jakie tempo chcemy, żeby zawodnik przy tym rzucie się zatrzymał, jaki rzut oddał, czy to będzie rzut z wyskoku, czy po koźle, czy z odejścia, no to już kwestia ustalenia sobie w procesie treningowym. Dobra? Wystarczy? Oczywiście te znaczniki, proszę Państwa, możemy sobie przesuwać w różnych kierunkach, w różne strony, tam, gdzie nam z ataku pozycyjnego akurat ten ruch wychodzi, tak? Chłopcy chwilę odpoczną, złapią łyka wody, tak? Złapią łyka wody. Ja staram się w swoich treningach zaczynać każdy trening różnymi takimi właśnie drylami rzutowymi, w dwójkach, w trójkach, w czwórkach, czasami w piątkach, ale jest to oparte na moich grach, które stosuję w atakach pozycyjnych, tak? Czyli tak jak tutaj mieliśmy, mam dwie zasłony pod strzelca, próbuję ten drill rzutowy ułożyć tak, żeby ten strzelec wychodził pod strzał. Jeżeli mam gracza, który dobrze zbiega do zera i tam oddaje ten rzut, to ten drill tak sobie układam, żeby to był drill dla poszczególnego gracza. Jak widzicie, nie rozróżniamy, proszę Państwa, tutaj pozycji na boisku. Nie rozdzieliliśmy tutaj, że piątki gdzieś tam stawiają zasłonę, czy piątki nie wybiegają do rzutu dystansowego, bo uważam, że we wczesnym szkoleniu młodzieży i zawodników, nawet do poziomu juniora, czwórce czy piątce, nic nie przeszkodzi, żeby to czasem jedynka mu postawiła zasłonę, a on wybiegł na górę i oddał sobie rzut dystansowy. Dobrze? Tutaj mieliśmy penetrację do końcowej. Chciałbym Państwu pokazać jeden drill, który stosuję przy układach dwójkowych i w momencie, kiedy mamy zajęte zero. Oczywiście w tej chwili przy układzie dwójkowym to będzie tyczka, natomiast damy... Chodźcie panowie, odpoczęliśmy chwilkę? Czy nie? Odpoczęliśmy. To samo ustawienie, 45-45, pierwszy bez piłki, damy podobne podanie, będzie penetracja do końcowej, mamy zamknięte zero, czyli zawodnika, który z zera już, przepraszam, z 45 przy penetracji do końcowej już to zero zamknął. Natomiast w tej chwili dla potrzeb ćwiczenia myślę, że będzie dobrze, jak oni zaczną akurat z tej pozycji i tylko z tej pozycji będą zbiegać za chwilę. Jeżeli zobaczymy, że oni dają radę wykonać to ćwiczenie, to spróbujemy przesunąć o ćwiczenie, które powinno być o tempo wcześniej. Także troszeczkę odwrócimy kolejność. Dobrze? Mamy podanie mocne na zewnątrz. Masz zero zamknięte. Czekasz. Idzie penetracja po końcowej. W momencie, kiedy człowiek jest w polu 3 sekund, zaczynasz biegać przez oś boiska. Pas. Kończysz rzutem dowolnym spod tablicy, natomiast ty musisz tak pobiec, żeby pobiec powyżej niego.
powyżej niego, dobra? Biegamy powyżej niego, dostajemy piłkę, wyznaczymy sobie, że dostajemy piłkę na osi boiska, oś boiska, pas i oddamy rzut do kosza. Po rzucie pójdziesz na deskę, zbierzesz, dobra? Nie zaczynajcie wcześniej, jak oni nie skończą, żeby było to czytelne. Proszę. Oczywiście zwracamy uwagę na zatrzymanie na jedno tempo, na dobry start z piłką, bez kroków. Stop. I bardzo ważny element. Podaj piłkę. Element bardzo ważny. Tempo zbiegnięcia gracza. Ja mówię zawodnikom w ten sposób, że jeżeli widzicie, że gracz na koźle jest zamknięty przez wysokiego, który udziela pomocy, albo jest bardzo mocno przy linii końcowej, ale jest do osi boiska, 4-5, dostaje ode mnie wybór, albo zostać na swoim miejscu, albo zbiec za plecy obrońcy. Dobrze? Tempo biegnięcia. Dobra. Hop. Tu mamy akurat podanie biegowe. Dobrze? Dalej. Jak to nam zrobi? Dobrze. Po penetracji, proszę zatrzymaj się na jedno tempo, otwórz się krokiem do tyłu i szukaj podania kozłem albo z nad głowy do wbiegającego gracza. Najlepiej kozłem po końcowej. Zatrzymanie na jedno tempo. Fajnie by było, jakby się gracz otworzył do tyłu, umożliwia mu wtedy przegląd sytuacji. To wbiegnięcie musi być bardzo dynamiczne. Oczywiście. Dobra, wystarczy? Oczywiście w momencie, kiedy obrońca będzie w polu 3 sekund, to zbiegnięcie nie będzie funkcjonowało. To zbiegnięcie tylko funkcjonuje w momencie, kiedy zawodnik z 45 przeczyta, jak zachowanie obrońcy. Jeżeli obrońca jest bardzo wysoko, to zbiegnięcie za plecy umożliwi graczowi, który jest na końcowej, umożliwi mu podanie do zera, które mamy zamknięte, i do zawodnika wbiegającego. Myślę, że damy radę, bo grupa jest bardzo pojętna. Oś boiska. Ok. Wracamy do wcześniejszej formy, która powinna być zapoczątkowaniem. Dajemy pas, idzie pas po końcowej. W momencie, kiedy on robi pierwszy kozioł, ty musisz być na pozycji zrzutowej na 45. Najlepiej za pachołkiem. W momencie, kiedy robi drugi kozioł i widzisz, że ten kozioł jest przegrzany albo jest zatrzymanie na jedno tempo, jest zbiegnięcie. Zrobimy? Proszę. Wychodzimy po podaniu oczywiście, wychodzimy na górę, dostajemy piłkę z prawej strony, oddajemy rzut, idziemy na deskę, zbieramy. Powtarzamy, ten rzut jest taki, jaki sobie Państwo życzą. Czy to będzie z osi boiska, czy to będzie rzut za 3 punkty, to już jest dowolność. Stop. Bardzo ważny element. Pierwszy kozioł. Ja wiem, że jesteście nierozgrzani i nie depniecie, ale spróbujcie zasygnalizować. Pierwszy kozioł. Jesteście w pozycji rzutowej. Drugi kozioł. Jesteście gotowi do zbiegnięcia. Ok? Proszę. O właśnie. Tempo zatrzymać się na 45, pokazać, że jesteście gotowi do rzutu, tak, i uratować kolegę z biegnięciem, który jest zatrzymany po koźle i jest podwojony.
Dobra, wystarczy. W tym akurat drillu rzutowym ja zawodnikom nie daję kompletnie wyboru. Nie daję wyboru. Oni mają zbiegać 45 za każdym razem. Natomiast oczywiście w formie jakichś dalszych gier 2x2, 3x3, czy tym bardziej w formie meczowej, ten zawodnik z 45 ma bardzo dużą swobodę i ma bardzo duży wybór zachowań. Ma możliwość, tak jak teraz, zbiegnięcia, ma możliwość czytania linii podania i pomocy swojemu koledze, ale też może być możliwość, jeżeli gramy w bardzo popularnej grze czterech zawodników obwodowych i jeden zawodnik wysoki, do w momencie, kiedy jest penetracja, na zmianę pozycji między graczami obwodowymi. To już Państwo muszą sobie w tych drillach rozstrzygnąć, co Państwo chcą uzyskać. Oczywiście robimy to na jedną stronę w tej chwili. Robimy to w elemencie, że każdy zrobił po jednym powtórzeniu. Oczywiście przenosimy to na drugą stronę. Taki drill rzutowy może trwać 7-10 minut z wykorzystaniem tego jednego elementu. Dobrze. Wszystko mieliśmy drille rzutowe, dwójkowe, gdzie nie korzystamy w ogóle z wysokich graczy, a takich wysokich graczy zawsze w zespole jest kilku. Na pewno też w grupach młodzieżowych. Proszę tak. Wysocy, którzy grają na pozycji 4-5, pod koszem, pierwszy jest bez piłki, pozostałych czterech, jakby było, to by było fajnie. Będzie czterech? Jeżeli będzie pięciu, to też się nic nie stanie. Stańmy z piłkami na przerywanej linii żółtej. Troszeczkę bardziej z boku, za polem 3 sekund. Pierwszy jest na końcowej, może być w osi boiska. Może być w osi boiska. Drill rzutowy, który mi jest potrzebny do moich ataków pozycyjnych. Ja bardzo dużo gram ścięć, obiegnięć, ucieczek za plecy. Bardzo prosta forma, żeby wejść w trening, troszeczkę się rozgrzać i wyłuskać elementy z ataku 5x5 w małych układach dwójkowych i trójkowych. Skozłowanie na 4-5, wybiegnięcie wysokiego na oś boiska, podanie, zbliżasz się na dwóch krokach, ucieczka za plecy, podanie w głąb pola 3 sekund, po podaniu idziesz na piłkę od wysokiego gracza, na przykład za polem 3 sekund, dostajesz piłkę, dostawiasz nogę, rzucasz sobie krótki rzut o tablicę. Proszę. Tak jak powiedzieliśmy, nie zwracamy uwagi na razie i tu chłopcom za chwilę zwrócę krótko uwagę. Fajnie by było, jakbyście panowie byli przodem do kasza, piątki i mieli pozycję potrójnego zagrożenia. Panie Palmowski, pozycja potrójnego zagrożenia. Stop. I tak chcemy, żeby wysoki gracz wychodził. Był przodem do kosza, żeby mógł oddać rzut, żeby mógł oddać penetrację i żeby współgrał z małym graczem. Super. No dobra. Dobra. No dobrze. Mamy akurat inaczej. Zróbmy jeszcze jeden element z tego samego ustawienia, a za chwilę pokażemy, jak to troszeczkę, żeby urozmaicić i żeby szybciej to wyglądało w momencie, kiedy mamy tam 8 i 10 zawodników na treningu.
czyli na jeden kosz 10 ćwiczących, żeby była duża intensywność. To samo wybiegnięcie, pas, hop, idziesz, obiegasz zawodnika, obiegasz, zakręcasz się, to jest cały czas przodem, zakręcasz, ocierasz się o jego plecy, idziesz w oś boiska, ręka pokazana, rzucasz piłkę, zaraz powiemy jak, kończymy spod samego kosza. Proszę dać podanie z nad głowy na dalszą rękę gracza biegającego. Gracz biegający wyraźnie pokazuje rękę dalszą, gdzie chce dostać piłkę. Hop, zakręcasz, pak, pop, piłeczkę, hop. I drugi wysoki sobie. Nie boimy się ocierać o wysokiego gracza. Złap go za biodro. O, właśnie. Przytrzymać się lekko. Troszeczkę wyżej na 3 punkty. Tu mamy ruch dla gracza, który biega razem z obrońcą. Obrońca czyta, nie zdążył, biega po śladach za naszym graczem. My czytamy zachowanie obrońcy. Podanie kozłem raczej tu nie przejdzie. Wszystkie podania górne i półgórne. I w głąb bardzo mocno pola 300. Stop. Dzięki. Tu oczywiście dla wysokiego gracza nie tylko rzut z krótkiego półdystansu, tylko cała strefa podkoszowa do elementów technicznych, takie jakie chcemy i wymagamy od gracza wysokiego. Z tego samego ustawienia podanie, wybiegnięcie, podanie, wyżej, dobra, wyżej. Kontakt wzrokowy, dwójkowa, mała gra, kozioł na 45, handoffik, hop. Skończmy na razie to do penetracji dla gracza. Po handoffie otwierasz się na tą stronę, dostajesz piłkę od wysokiego gracza za pola 300. Proszę. 45. Oczywiście mówimy o tempie wybiegnięcia. Atakujemy w stronę kosza. Dobrze, stop. No to nie, wszyscy, mam nadzieję, że to są na tyle rzeczy łatwe, że i wy, i nie jest to nic nowego dla państwa. Natomiast oczywiście musimy tu rozróżnić element wykonania podania między graczem wysokim, a graczem na pozycji 1, 2, a czasami nawet 3. Szkoły są pewnie różne, dlatego nie będziemy kompletnie mówili o szkołach, jak tą piłkę przekazujemy sobie, czy to jest oburącz w ten sposób, czy jedna ręka pod spodem, druga na zewnątrz. To oczywiście zależy od tego, jaki państwo styl preferują i co państwo chcą zawodnikom zaproponować, tak? Natomiast trzeba to bardzo ściśle przy tym ćwiczeniu określić, jak chcemy, żeby była piłka przekazana. Druga rzecz, żeby zawodnik, który gra zasłonę do piłki z pozycji 1, 2, nie grał w poprzek placu, tylko łamał się bardzo akurat w tym ćwiczeniu do pola 3 sekund i szukał po jednym koźle kontaktu z obręczem. 3-4 razy jeszcze pociągnijmy, dobra? Jak przekazujecie piłkę? Panowie? Jedna ręka na dole, druga na górze. To proszę, tak robimy wysoce. Jedna ręka pod piłką, druga nad piłką. Dobra, wystarczy. Następna modyfikacja. Wybiegnięcie to samo, na górę, oś boiska, pozycja potrójnego zagrożenia, pas, zawodnik gra bez piłki, nie gramy handoffa, dajemy podanie powrotne, bardzo szybkie zejście, chciałeś uciec za plecy, ucieczka się nie udała, wychodzisz powtórnie na górę,
Pas najlepiej na zewnętrzną rękę. Szybki pick and roll. Dobrze? Szybki pick and roll. Zawodnik z piłką kończy penetracją do obręczy. Zawodnik wysoki otwiera się pod kosz, dostaje piłkę za końcową. No, działa. Tak, ucieczka nie ma. Pas, szybki pick. Stop. Oczywiście tych rozwiązań dwójkowych granych przez oś boiska i 45 może być tak wiele, jak tak wiele, ile Państwo mają rozwiązań w atakach swoich pozycyjnych. Tak? I sobie wybieramy w drillu rzutowym, przykładowo w pierwsze 15 minut treningu, że dzisiaj na treningu będę grał ten i ten atak, albo dwa ataki, które się charakteryzują bardzo częstą grą na pick and rollu, albo bardzo częstą grą zasłony do piłki. Tak? Skończmy teraz współpracą. Tu mieliśmy wszystko, że zawodnik na piłce wszystko kończył sam, bez współpracy dwójkowej. W tej chwili dodamy do tego współpracę dwójkową. Dobrze? Piłka jest u wysokiego gracza po wybiegnięciu. Pozycja potrójnego zagrożenia. Przodem do kosza. Pierwszą mieliśmy ucieczkę za plecy. Czyli systematycznie dajemy ucieczkę za plecy, dajemy podanie w głąb pola 3 sekund. Drugie tempo, zawodnik mały jest zablokowany przez wysokiego gracza, zbiegnięcie po osi boiska, odegranie piłki do wysokiego gracza, za jego plecami on kończy, za jego plecami narzut dla maluchów, pewnie jakiś bardziej dystansowy, czyli troszeczkę dalej. Ale jak skończą to w polu 3 sekund, to pewnie się też nic nie stanie. Po każdym rzucie na tablicę zbieramy, dobijamy. Proszę. Niekoniecznie tam musicie robić kozioł, może to być bez kozła. Troszeczkę bardziej dynamiczne to ścięcie. O, palma, zamykaj. Niekoniecznie do zatrzymania, może to być w biegu podanie takie lekkie, talerzowe. Dobra, zatrzymajmy, spróbujmy dać to podanie po ucieczce za plecy z pełnego biegu ręką wewnętrzną kozłem, dobrze? Jeden element, który ja im ściśle określam, czyli mają podać piłkę z biegu, ręka wewnętrzna do gracza wysokiego. Proszę. Hop, hop, tak. Przebiegnięcie. W tej chwili przebiegamy po linii końcowej. Dobrze, mieliśmy ucieczkę za plecy, zagramy sobie hand of kicka, współpraca dwójkowa, wybiegnięcie na górę, pas, chęć ucieczki za plecy, pierwsze tempo, nie ma, kozioł, hand of, kozioł do środka atakujący, kozioł na zewnątrz, wysoki w pole 3 sekund, piła nad głowę. Albo jednorącz, zewnętrzna ręka, podanie. Mamy gracza obwodowego, super, żeby sobie porzucał za 3 punkty. Wyjście po piłkę ze zmianą pozycji, tak jak mamy podanie. Podanie idzie z osi boiska do gracza wysokiego najlepiej. I gracz wysoki tak jakby penetrował po końcowej, czyli z osi boiska zamykamy z powrotem 4-5. Znowu nam to jest potrzebne do naszych ustawień w ataku pozycyjnym. Zamknięte 4-5, podanie pewnie w jakiejś formie autu bocznego po zasłonie albo po samym zbiegnięciu gracza obwodowego do zatrzymania i do rzutu 3-punktowego. Proszę.
Możemy po jednym koźle podać piłkę, możemy po dwóch kozłach złapać piłę, podać znad głowy. Myślę, że podania kozłem są akurat przy tym układzie dosyć ryzykowne, ale dla tych, którzy potrafią tak podawać, one są niezakazane oczywiście. Dobrze, wystarczy. No i następny element, który mamy wynikający z grania wcześniejszego zawodnika, który wybiera grę na piłce. Pas, to samo wybiegnięcie, pozycja potrójnego zagrożenia, zejście w dół, powrotne podanie, szybki pik, gra dwójkowa z zawodnikiem grającym, rolującym się w dół zasłony. Zadanie dla zawodnika, który podał piłkę, czyli znowu zamknięcie 4-5. Albo wręcz złamanie trochę ruchu, co nam się też bardzo często zdarza, czyli podał piłkę, startuje na przeciwległą stronę, na 4-5. Troszeczkę dziwny ruch, ale też gdzieś tam występujący, szczególnie dla wysokiego, który musi niekiedy podać piłkę haczykiem za linii końcowej. Dobra, to zróbmy tą, z tą zmianą, że idziesz na drugą stronę. No. Tak jak mówiłem, musimy sobie określić rodzaj podania, rodzaj rzutu, rodzaj zatrzymania. Tutaj się skupiamy tylko jakby na rysunku ćwiczenia, a nie na dokładności wykonanych elementów. Dobrze, wystarczy? Tutaj akurat mamy jedną stronę działania. Oczywiście, jeżeli chcemy, możemy to w treningu sobie ułożyć w ten sposób, że dla chłopców, którzy robią to pierwszy raz, będzie wygodniej, żeby wybiegali tylko z jednej strony, kozłowali z jednej strony. Możemy oczywiście zmienić to na drugą, ale możemy też zrobić to z układu tego. Dwóch chłopców na jednej stronie, pierwszy bez piłki, dwóch na drugiej stronie, to samo z maluchami. Trzech na jednej stronie, trzech na drugiej stronie, tak? Wybiegnięcie raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Fajnie by było, jakbyście się cofnęli troszeczkę. Zadanie jest kontakt wzrokowy. Jeżeli wybiegnięcie mamy z tamtej strony, to oczywiście gramy z graczem po prawej stronie boiska, skozłowanie poniżej gracza wysokiego i dowolny element współpracy tej, której sobie przed chwilą ćwiczyliśmy. Damy zawodnikom dużą swobodę, dużą możliwość, rozwiążcie sobie tą sytuację na bazie tych rzeczy, które przed chwilą ćwiczyliśmy, dobrze? Czyli może być ucieczka za plecy, może być handoff, może być zagranie dwójkowe, tak? Może być, że zawodnik z piłką gra sobie na piłce do penetracji, może być, że zawodnik z piłką gra sobie do zatrzymania, ale też może być, że zawodnik z piłką dzieli się piłką z wysokim graczem, tak jak to było przed chwilą. Dlaczego ważna to jest informacja? Dlatego, żeby gracze, którzy grają za końcowej z piłkami, czytali ruch wysokiego albo czytali ruch małego. Bardzo szybko to rozwiniemy i pokażemy, na jakiej zasadzie podajemy. Proszę. Mamy jedną stronę działania, pozycja potrójnego zagrożenia. Hop. Oj, właśnie. I teraz zaczyna się bardzo trudna rzecz, bo daliśmy jakby możliwości rozwiązań dla zawodników z różnego typu ustawień i one są bardzo różnorodne. I teraz fajnie by było, żeby przynajmniej bez obrońców na zasadzie współpracy wzrokowej, oni się w miarę znają, współpracy takiej, że wiadomo, kto na jakiej pozycji gra, że na zasadzie tempa wbiegnięcia to ćwiczenie powinno już wyjść, tak?
że mamy kontakt wzrokowy między graczem obwodowym, graczem wysokim i on sobie czyta, czy za chwilę dostanie podanie od małego gracza, czy tego podania nie dostanie. Jeżeli to podanie nie jest pierwsze tempo, to już nie dajemy tego podania. Jeszcze raz spróbujemy, dobrze? Okej? Na razie proste rzeczy zróbcie. Dobra, stop, stop. I teraz mały gracz wybrał sobie, że po ścięciu oddaje rzut. Wysoki co robi? Wybrałeś taką opcję, tak? Wybrałeś opcję, że wbiegasz pod kosz. Tak jak powiedziałem, dajemy w tym ćwiczeniu akurat bardzo dużą swobodę zawodnikom. Jeżeli wysoki gracz uzna, że jest bardzo dobrze rzucający, podał piłkę z pozycji potrójnego zagrożenia małemu człowiekowi w pole 3 sekund, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby otworzył się po piłkę od gracza, który jest następny do wyrzucenia. Dobra? Proszę. Hop, i mały gracz po piłkę. I mamy... Stop, 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 stop. A kto wybiegał? Z której strony wybiegał? Z tej. To kto będzie podawał? Żeby było fajnie. No właśnie. Żeby się nam zazębiało. No dobra. Podanie, podanie, hop. I gramy sobie. Gramy sobie na zasadach, rozwiązania dwójkowe, swoboda, pas na drugą stronę boiska. Oj, panie Walmowski, patrz, nie złapałeś kontaktu z małym graczem? Dawaj. Stop, stop. Proste rozwiązania, proszę Państwa, natomiast ja dodaję do swoich zawodników. Zawodnicy obwodowi, szczególnie tam wysocy, nie mają miejsca na to, żeby zrobić element techniczny, tak? Ale na przykład możemy za końcowej zawodnikowi powiedzieć, że jeżeli ma dużo czasu, skończył rzut, to sobie podbija piłką nad głową, tak? Czy sobie robi po prostu mocne kozły obu rąk, żeby gdzieś tam przygotować się do wbicia. Małym zawodnikom mówimy, że nie stoimy z piłką pod pachą i nie trzymamy arbuzów, tylko bawimy się cały czas na koziołku, cały czas praca, obserwujemy, co się dzieje i spróbujmy to dodać, tak? Cały czas na koziołku, dawaj, kozłowanko, wysocy też tam mogą sobie lekko odbijać, nie ma miejsca, ale to zróbmy. Jeżeli chcemy wymóc od zawodników troszeczkę większe zaangażowanie, to oczywiście pilnujemy, żeby to nie było w ten sposób ta piłka klepana, tylko dajemy rodzaj, że stajemy, hop, 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 szybkie zmiany. To do Państwa gdzieś tam rozwagi. O właśnie, stop, stop, stop. Żebyśmy się nie nabiegali za dużo. I tak jak mówiliśmy, współpraca dwójkowa, już myślę, że zobaczcie Państwo, po tam 10, 12, 15 minutach w miarę już jest na niezłym poziomie. Widać, że gdzieś tam te informacje zostają. Im więcej tych rzeczy się robi, to występuje to bardzo automatycznie. Ostatnia rzecz, którą dodamy, troszeczkę Was jest mało, dlatego zrobimy to tam ze dwie długości. Zawodnicy, którzy obwodowi, którzy oddają rzut, piłeczka, mamy dużo ludzi na treningu, 20, chcemy, żeby to hulało, piłeczka za końcową, zabawa na koźle, zabawa na koźle, zabawa na koźle, kończycie rzutem na tą stronę kosza i wracacie na przemian do swoich rzędów. Wysocy obserwują graczy kozłujący. Wysocy po rzucie, zostawmy na razie ten kosz, ale tak jakbyśmy mieli kosz, to by było fajnie do dyspozycji. Wysocy gracze po rzucie, dobrze? Najpierw szybko piła, jeżeli mamy 6-7, szybko piła rzut do kosza na zewnątrz, tamten rząd niech nie rzuca i powrót na swoją pozycję. Dobrze? Proszę.
pas, rzut. Zasuwasz na kosz, oddaj sobie rzut. Maluchy też na zewnątrz. Jadą sobie na koziołku, z powrotem wysoki wraca pod kosz. Obserwacja. Maluchy, zabawa na koźle, technika indywidualna kozłowania, rzut do kosza, powrót na przeciwległy rząd. Dobrze, wystarczy, bo to nie chodzi, żebyście się naganiali, tylko chodzi, żeby tam jakiś element ćwiczenia pokazać. Dobrze, i to by było tak naprawdę wszystko z układów dwójkowych i współpracy dwójkowej. Ja bym tylko chciał pokazać jedną rzecz w układzie dalej dwójkowym, która w następnych ćwiczeniach i w układach trójkowych będzie nam funkcjonowała i będzie istniała, dobrze? Stańmy sobie pięciu w rogu boiska. Pięciu na 45. Pierwszy jest oczywiście na 45 bez piłki. Wszyscy w rogu boiska mają piłki. W momencie, kiedy przejdziemy do układów czwórkowych i trójkowych tym bardziej, ja rozróżniam w swoich atakach pozycyjnych dwie zasady. Pierwszą, tą, którą pokazaliśmy, że zawodnik z 45 w dalszej formie ataków 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5 ma tak de facto wybór. Jeżeli jest zero zamknięte przez gracza obwodowego, zawodnik na 45 ma wybór. Czy jeżeli idzie penetracja po końcowej, czy z 45, czy ma wybór wbiegnięcia pod kosz za plecami obrońców, czy przez oś boiska, ale ma również wybór, że zostaje jako strzelec lasowy, trafił 4 trójki, on nie będzie zbiegał w pole 3 sekund, tylko będzie stał na obwodzie i będzie szukał linii podania. Tak? To sobie rozróżniamy. Kolejną rzeczą, którą ja rozróżniam i daję zawodnikom pod rozwiązywanie sytuacji meczowych albo treningowych 3 na 3, 4 na 4, to umożliwiam im zbiegnięcie po linii końcowej dla potrzeb ćwiczenia. Damy skip pass, dobrze? Złam ruch do osi boiska, a zero pobiegnie ucieczkę za plecy. Nie, ty pobiegniesz za plecy, tak jakbyś biegał po linii końcowej, po linii prostej, a penetracja będzie do środka boiska, dobrze? Stań sobie w rogu. Oczywiście w różnorodnych konfiguracjach idzie skip pass, hop, zatrzymanie na jedno tempo, zwód do penetracji na zewnątrz, penetracja na jednym koźle w pole 3 sekund. Czytamy zachowanie obrońcy, pas. Przebiegnij na drugą stronę. Hop. Proste ćwiczenie. Dostaniemy piłkę albo z tego rzędu. Hop. Damy sobie pomocnicze podanie. Raz, dwa. To do wyboru. Albo mały człowiek, który podaje piłkę. I tak teraz zróbmy. Po podaniu piłki krokiem w tył wycofuje się. Dostaje piłkę z tego rzędu, oddaje sobie rzucik. Idzie na deskę, zbiera. Dosłownie 2-3 razy to pokażę. Proszę. Najlepiej za głowy, podanie sprzed klatki tu nie przejdzie. Przegrzaliśmy kozioł na 2. Znowu współpraca dwójkowa. Dobrze, wystarczy, bo chodzi, nie, żebyście nie biegali. Oczywiście dajemy tu rozróżnienie zachowania, jak jest ustawiony obrońca. Jeżeli obrońca jest bardzo mocno w polu 3 sekund, no to zbiegnięcie nie będzie, proszę Państwa, funkcjonować. Ale już, jeżeli
ten obrońca będzie bardzo mocno, z jakichś powodów, które czasami się zdarzają, pomagał do gracza, który penetruje i zabierał mu linię podania do zera, bo jak wszyscy wiemy, gdzieś tam jest strzelec, to zbiegnięcie za plecy będzie funkcjonowało. Ono będzie funkcjonowało też w jeszcze jednym przypadku, gdzie rotacja, gdzie coraz częściej się zdarza, że mamy gracza, który zatrzymał penetrację, nie mamy linii podania, ale staramy się jednak podać do zera i rotacja pójdzie, nie wiem, od wysokiego gracza albo z osi boiska, że widzimy, że ma strzelca i idzie ta rotacja. Na wypadzie ta ucieczka za plecy też będzie funkcjonowała. Zróbmy dwa razy jeszcze, dobrze? No. No dajmy dobre podanie, dawaj, jeszcze chwila, panowie, dwie minutki i zrobimy przerwę, dawaj. Dawaj, o, dwa razy jeszcze. Staramy się tam nie przekraczać osi boiska do tego wbiegnięcia. Dobrze, wystarczy. Tak jak mówię, to ćwiczenie będzie nam potrzebne gdzieś tam do ćwiczeń trójkowych. Tak jak powiedziałem, ja rozróżniam zbiegnięcie z 4-5 i zbiegnięcie z zera. I bardzo zachęcam do tego zawodników, żeby jednak pomimo tego, że gdzieś tam jest ta otwarta pozycja do rzutu za 3 punkty, jednak szukać w momencie, kiedy obrońca się gapi gdzieś tych ucieczek za plecy, bo to są fajne punkty i one dają radość, kiedy gdzieś tam się obrońcę da wymanewrować i gdzieś tam on jest bardzo mocno spóźniony. Przerwa kawowa, fajeczkowa. Bardzo proszę.